Anna i Robert Lewandowscy to bez wątpienia najpopularniejsza couple w Polsce. Jak się jednak okazało, sama Lewa wcale nie jest zachwycona tego typu porównaniami. Pr. owcy chcieli bowiem zrobić z nich parę królewską, a Anna miała być kreowana na naszą księżną Kate. Tak przynajmniej wynika z fragmentów książki Imperium Lewandowska, która niebawem ma się ukazać na rynku. Żona Roberta Górskiego dotarła do dość zaskakujących faktów z życia Lewandowskiej. Jak jednak się dowiadujemy, Annie udawanie księżnej Kate nie przypadło do gustu, Robert nie chciał słyszeć rad, jak ma się przeistoczyć w króla, a Lewandowska irytowała się na każdą pr, ową próbę zrobienia z niej polskiej wersji księżnej Kate, mówiąc, że to nie są jej buty, to nie jest jej energia, sposób bycia i nie pozwoli zamknąć się w złotej klatce. Do dziś na tego typu porównania reagują alergicznie. Podsumowuje Monika Sobień, górska w publikacji Imperium Lewandowska. Przytoczyła m.in. sytuację, do której miało dojść w jednej z restauracji w Warszawie, gdzie Anna wpadła na kobietę z jej obozu odchudzającego. Lewandowska wchodzi do lokalu, zajęta jest rozmową z celebrytką, ale zauważa kobiety z tego roześmianego stolika, rozpoznaje je, podchodzi, słyszy krótką wymianę kurtuazji. Nagle Lewandowska bez uprzedzenia bierze do ręki telefon jednej z kobiet i robi sobie z nimi selfie. Prosi właścicielkę, by ta szybko przesłała jej zrobione właśnie zdjęcie. Życzę miłego dnia. Po jakimś czasie wchodzę na jej Instagram i widzę, że to zdjęcie wrzuciła już na swoje social media. Oczywiście zaznaczyła kontekst, że są to uczestniczki jej obozu, by Ann. To, co zrobiła, nie wypływało ze złych intencji ani wyrachowania. To było dla niej oczywiste i naturalne. Ona ma w sobie marketing 24 godziny na dobę, czytamy w książce Imperium Lewandowska. Z kolei jedna z jej znajomych stwierdziła wprost, że Anna bywa momentami mocno oderwana od rzeczywistości i zapomina, jak żyją zwykli ludzie. Odkąd Robert stał się wielką gwiazdą, bywa wprawdzie trochę oderwana od rzeczywistości, zdarzało jej się dzwonić koleżanek, tych ze zwykłego świata i proponować ad hoc wizytę u kosmetyczki czy trening na siłowni, zapominając, jak wygląda życie normalnych ludzi, że pracują, mają dzieci, nie zorganizują dla nich opieki w pięć minut tak jak ona, wyznała jej znajoma. W książce znalazły się jednak fragmenty. W których opisano, że Annie także zdarza się płakać i wcale nie jest tu niej tak kolorowo. Ma momenty, kiedy siedzi w domu i płacze, ma czasem problemy z dziećmi. Ma mnóstwo obowiązków: bywa, że ciężej przeżywa kolejne spadający na nią hejt. Jest zmęczona podróżami do Polski, brakiem kontaktu z Robertem, którego przecież często nie ma w domu. Tego nie pokazuje na Instagramie, a tak też wygląda jej życie ale na pewno jest od Instagrama uzależniona i uzależnia od siebie swoje fanki, czytamy, w dniu, w którym owe fragmenty trafiły do mediów, Anna zamieściła nocny wpis na Insta Stories, gdzie potwierdziła plotki, że faktycznie miewa gorsze dni. Dzisiaj mam jeden z tych gorszych dni, więc mój plan na wieczór to maseczka, światło czerwone na buzie, medytacja z nowymi ścieżkami dźwiękowymi, fiszki z hiszpańskiego. I spać, przekazała smutna Anna. Zobacz też, Anna Lewandowska zamyka Health Center. Od decyzji nie ma już odwrotu. Wyjawiła powód: Anna Lewandowska przeszła operację plastyczną. To sobie poprawiła, Lewandowska zarobiła miliony dzięki małżeństwu z piłkarzem. Prawda, może zaskoczyć.